Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Moje uszanowanie. Szef u siebie? Na hali jest. A, na hali, dzięki. Hop, hop. Dzień dobry. Tadeusz, gdzieś tu. Dobra, idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tadeusza słyszałem przed chwileczką. Nie, tutaj go nie ma, on jest tam na tamtej części. Okej. Okay. Słychać go? Nie, tutaj na. A, to z dołu go gdzieś słychać. Kogoś przeklina. Tu jesteś. Jestem, cześć. Dzień dobry, miło cię Dzień widzieć. Dzień dobry. Łażę i cię wszędzie szukam. Nie chowałem się. Dobra, słuchaj, podepnę ci dzisiaj mikrofon. Pewnie go gadają, że... Słabo nas słychać. A. Słuchaj, więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyśmy może pokazali ten samochód, który jest w ogóle wspaniałym samochodem, przełomowym, jeśli chodzi o układ hydrauliczny i zawieszenia. Aha. W Citroenie. Czyli XM. Czyli XM, który do tej hydrauliki, która już doszła do perfekcji, jeszcze dołączono elektronikę. Na początku to się nie udało, bardzo niedobrze, że się nie udało. Co to znaczy, że się nie udało? To znaczy, brak był łączności pomiędzy poszczególnymi elementami, ponieważ cały układ był sterowany komputerem, komputer był na 5-woltowej instalacji i wszystkie czujniki były w zależności od zmiany oporów. Ponieważ złączki nie były najlepsze, nie wiadomo, Bosch je robił, niektórzy uważają, że to była jakaś dywersja. Niemniej jak pokazywali na tych szkoleniach, jak to wyglądało, to niby powinno być wszystko ok, ale nie było ok. Mhm. Czyli to się psuło, traciły, po prostu sypało. I to takie drobne rzeczy się sypały, natomiast na desce rozdzielczej się robiła dyskoteka. Czyli auto jeździło, ale wkurzało. Jeździło, oszukiwało, bo o co chodzi? On miał to zawieszenie, raz miał zwykłe, takie jak w BX-ie czy w Xanti, czyli bez hydroaktywu, a była też wersja z hydroaktywem. Hydroaktyw był tak sterowany, że komputer zbierał informacje od skrętu kierownicy, od przechyłów zawieszenia, od drgań zawieszenia, od hamulca, od prędkości. I te wszystkie elementy zgrywał i wtedy przestawiał się, albo się samochód robił sztywny, albo był miękki. Okay. Czyli ta hydroaktywa, ona miała za zadanie dać więcej komfortu tam, gdzie był potrzebny, i więcej sprężystości. I więcej sportu, jak trzeba było. Okay. No bo jak on by był taki miękki, po zakrętach by się zaczęło jeździć, no to mógłby wypaść. Więc te dwa połączenia dawały idealny układ, bo poza tym, że samochód cały czas miał stały prześwit, w związku z tym wszystkie kąty zawieszenia, wszystkie kąty geometrii były stałe, były optymalne. Wiadomo, jak to jest, prawda, na tych torach wyścigowych, że każda regulacja, każdy tam prawie jedna część procenta zmienia, że tak powiem, układ jezdny. Tak samo tu, więc w związku z tym ten samochód stał się przy pomocy tej elektroniki, przy dodatkowej tej elektronice, przy tym hydroaktywie, stał się niesamowicie bezpieczny, bo w jednym samochodzie miałeś samochód komfortowy i samochód sportowy. Okay, dobra. Z którego to roku jest? To jest akurat 97 rok. Tu jest benzynowy silnik, bo to jest samochód w ogóle ze Szwecji, który tu przyjechał. Ma być zrobiony na taką, że tak powiem,
Odnowiony ma być cały ma być odnowiony. Uh-huh. Zaczęliśmy go tak trochę oglądać. Niemniej jest bardzo skorodowany. Jedną rzecz na razie chcemy usunąć, żeby w ogóle nie ciekł. Natomiast generalnie musi być tak zrobione, że wszystkie elementy, znaczy wszystkie rurki muszą być wymienione. Wszystkie elementy, które są odpowiedzialne za zawieszenie, na szczęście to jest zwykła wersja, nie hydroaktywna, czy będzie znacznie prosi, bo mniej jest tych rurek, mniej jest tych układów, bo w końcu do tego hydroaktywu tam dochodziły jeszcze i te dodatkowe kule i dodatkowe połączenia. W związku z tym łatwiej to jest zrobić, czyli wszystkie przewody, wszystkie elementy, które są hydrauliczne, będą zregenerowane. No i wtedy jest gwarancja, że się nic nie dzieje, bo tak łatanie jakichś rurek, to po prostu wiesz, jak to jest, że jedną się wymieni, następna pęknie. Jasne. I tak w kółko, w kółko. I potem się nim będzie, rozumiem, blacha szlakiernik bujał. I poza tym blacha szlakiernik będzie się bujał. Trudny jest to samochód, bo z jednej strony jest bardzo dobrze zabezpieczony, bo trzeba wspomnieć, że ten samochód był bardzo dobrze była wykonana karoseria. Co to znaczy dobrze wykonana? Ona była dwustronnie ocynkowana. W tamtych czasach to nie było dosyć popularne. Jeszcze zabezpieczone dodatkowo wszystkie elementy i praktycznie one nie rdzewiały. Jedynie, no tak jak ten, no już ma prawo, bo to, tak jak mówimy, 97 rok, więc 25 lat samochód ma. I spód jednak rdzewieje od czego? Od tego, że nawet te progi są, ale on gdzieś musiał stać, prawda? I go zżarło, jak ja go, wiesz, podniosę wyżej i zobaczę od spodu, to rzeczywiście on jest no mocno skorodowany, no gdzieś może stał w trawie. Ktoś ma trawa to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. To jest najgorsza rzecz. Lepszy jest suchy beton na placu budowy niż trawa, wiesz, w pięknym ogródku. Wiesz co, ja miałem takiego tylko diesla, nie wiem, pewnie pamiętasz, i pękła mi jedna rurka, która była... O właśnie tutaj taka też pękła. O właśnie, one ta pękła. Tam są. Ale powiem ci, że wymieniłem ją samemu u siebie na podwórku. Można. Korzystając z jakichś tam podstawowych narzędzi, bo holowanie znacznie do ciebie tylko znacznie przekroczyło wartość samochodu. Tylko jeszcze rurkę można było kupić, teraz już rurki nie można. Wiesz, to jest taka firma... Jest, w Pruszkowie była, teraz się przeniosła. Ona jest gdzieś tam przy Grodzisk Mazowieckich, w tej okolicy. Robią te rurki. Mają całe zestawy, no. Nie wszystko się zgadza, ale chwała im za to, że w ogóle to robią, bo nikt nie chce tych rurek robić. My mamy akurat przyrząd do tego i mamy... A, sami robicie? Tak, i sami robimy z chromonikieliny, mamy złączki i mamy taki przyrząd, że możemy na samochodzie zrobić tą rurkę, więc to też jest bardzo korzystne. To nawet nie jest tak źle, tylko gdzieś musiał, mówię, bo widać po tych kulach, że po prostu przestał na jakichś takich nie najlepszych warunkach. No i to nie jest dobrze, ale mówię, o tyle jest dobrze, że to jest ten prostszy układ. No pękła rurka. Nie, mówię, że to go wiesz, już. Pękła rurka w takim dziwnym miejscu hamulcowa i kapało. No, jak to ten dotknąłem, to skurczysyn się, słuchaj, popsuł na podwórku. Stałem, ale wiesz co, tak powiem ci szczerze. No zobacz, przecież tutaj zaraz, znaczy no tu progów nie ma, progi nie? Progi trzeba zrobić. No, progi trzeba zrobić, trzeba wywalić. Auto trzeba polakierować, bo ono było lakierowane, jest kiepsko polakierowane. Jest sens, słuchaj, jak bardzo trzeba to kochać, żeby... Bo to przecież trzeba w to z 15-20 włożyć. Oj, więcej. Jacku, ja się rozmawiałem z lakiernikiem, no to w dzisiejszych cenach to trzeba tu za lemę zapłacić więcej niż 6-7 stówek, prawda? A jest tych elementów trochę, no i blacharka. Czyli tak jak widzę i rozebranie tego, szczególnie, że ten samochód jest dosyć trudny do rozbierania. Nawet fabryka przewidywała coś takiego, tak jak ja byłem na tym szkoleniu, to oni coś takiego pokazywali, że żeby drzwi, które mają od cholery tych elementów, czyli podnoszenia szyby, różne spinki, które sterują zamkiem centralnym. Wtedy to nie było takie popularne, więc fabryka nawet zakładała, że jeśli drzwi były lekko wgniecione, to wycinało się ten kawałek, tym do felcowania zagniatało się to obrzeże, z innej płaty były w sprzedaży, z płata się wycinało taki sam element, i przyklejało i przynitowywało. Naprawdę? Tak, i to w fabryce tak... Żeby tego nie rozbierać, żeby po prostu blacha czy
No, przyznam się, że dosyć skomplikowane jest rozebranie. Może rozbierałeś Xema. To tam jest tych uszczelek, zresztą jak go zaraz opuścimy, to można zobaczyć. To jest naprawdę skomplikowany samochód. Zresztą Volkswagen w tej chwili, to pewnie ty wiesz lepiej, w którymś Volkswagenie już jest tak, że płat się zdejmuje i wymienia. Nie całe drzwi, tylko płat zewnętrzny. Płat zewnętrzny jest jakoś tak przymocowany, że daje się wymienić. Czyli w jakimś lekkiej kolizji zarysowaniu, no to wymieniasz płat i nie rozbierając, bo to jest masakra. Zresztą wiesz, jak to jest, że samochód, który został rozebrany, współczesny i źle złożony, to po prostu jest dyskoteka. No to prawda. Wszystko trzeszczy. Ma ktoś zajawkę, kurde, na to, a silnik jak? A to jest silnik VK, jest czy to jest 2 litry? Nie, to jest 2 litry. Nawet widzisz, o to jak w Szwecji jeszcze grzałkę ma tutaj podłączoną, żeby w razie czego, przepraszam, żeby mógł się podgrzać. Silnikowo to chodzi, bo to stary silnik był dosyć, nie miał, że tak powiem, osiągów fantastycznych, ale był nie do zarżnięcia. No. Skrzynia tak samo zresztą, to układ jest tu rzeczywiście bardzo... A to manual jest? Tak, bardzo dobry, także no, trzeba to co powiedziałeś, kochać, a ma być to samochód kolekcjonerski, a ma być to samochód, nie wiem, jakimś tam prezencie. Nie wnikam w to. No, to może wypikam to w prezencie, co? Tak. Nie, bo oni po polsku chyba nie rozumieją wszystkiego. Okej, czyli to jest... Zresztą widać po tej rejestracji. No i cóż, wersja jest fajna, bo ma dosyć dużo tych takich dodatków, bo ma właśnie i te spryskiwacze, i halogeny dodatkowe, nie są zniszczone. Zderzak jest tutaj cały, co jak wiesz, w naszych warunkach bardzo często tutaj połowa tego zderzaka jest. Prawda. Pierwszy raz chyba widzę cały. Tak. I o co chodzi? No. I taka jest, wiesz, to co wspomniałem, to rzeczywiście szkolenie, które myśmy mieli, nas tam było 6 w 91 roku, w 90-91 już nie pamiętam, to ono trwało w Paryżu 3 tygodnie i nas naprawdę wszystkiego uczono. Dali nam nawet takie zeszyty, które gdzieś tam mam. I siedziało się na tych lekcjach i krótko mówiąc, trzeba było wszystko notować sobie, żeby pamiętać, to także nie można było spać albo rozmawiać. No i rzeczywiście to dosyć dużo dało, bo był do opanowania samochód, a samochód był samochodem przełomowym, można powiedzieć. Gdyby pewne elementy zostały w tym przełamane, no i nie byłoby na początku tej złej opinii, to na pewno by mógł zrobić dużo. Wiesz co, to się... Kurczę. Ale potem była C6 przecież po nim. No nie od razu, bo to było... A z C6 z kolei tak długo zwlekali, robili różne badania, że było już za późno. No bo już nagle inne firmy zaczęły robić to w jakimś innym układzie. Niemniej... Ja za tym tęsknię. Powiem ci, ja to miałem kiedyś, ja go kupiłem jak Diegusia, czyli moje swojego droga niemieckiego dostałem i... Kupiłem XM-a kombi i to było fajne. No nie, wiesz, no ja XM-ami to nie wiem, z 500 000 przejechałem, więc trochę się najeździłem, miałem ich chyba z 7, więc... A nie tęsknisz za tym? Sobie, wiesz, bo teraz jeździsz tym C4 Picasso czy tam Space Tourer. Tak, w tej chwili myślę, że bliżej jestem C6. Okej. Bo w C6 jest jeszcze lepszy chyba komfort, prawda? No jest. No jest to bardzo drogi samochód przy naprawie, bo nagle okazuje się, że tak jak go zobaczysz na różnych listach, to tyle mniej więcej trzeba zostawić za naprawę. Bo to tak się... Na szczęście znasz kogoś, kto naprawia Citroeny. Tak, znam kogoś, kto naprawia Citroeny i wiele rzeczy zaczynam robić. Do C5 tak samo mam sentyment, ale powiem ci, że do takiej, jaką ty jeździsz. Bo tamta oczywiście ma wszystkie parametry jak najlepsze. Natomiast, X7. Natomiast tak, do takiej normalnej jazdy. Natomiast do takiej czasami, tak jak ja jeździłem i trzeba było coś przywieźć, czy w dłuższych trasach, to w niej jest po prostu tyle miejsca, że to jest taka no, stodoła. No. No jest, tam się jest. Po prostu... Słuchaj, ta moja ma 300 w kołach, stuknęło niedawno i to naprawdę nie chcę umrzeć. Ja miałem taką, którą przejechałem, nie wiem, ze 250 tysięcy i ona, no fakt, że to na trasach, ale z lawetą. I z przyczepą, ona była dłuższa o centymetr, pamiętam. Tak, no i słuchaj, i 500 tysięcy przejechało, nic się nie stało specjalnie. Pani tyle benzyna?
Nie, no diesel ten dwulitrowy. Dobra, pokażmy jeszcze ludziom. Tam koła nie masz, pamiętaj. Tak, tak, tak. Jak wygląda porządny samochód w środku? A, to takie sprytne jest. To jeszcze, to jest taka średnia wersja, natomiast siedzenia, jak wiadomo, może nie wiadomo, były jednym z najwygodniejszych siedzeń w tamtych czasach, one wygrały jakiś konkurs, zresztą nie przez przypadek XM, a głównie Xantia, no bo była trochę tańsza, to była zalecana w, jako leczący samochód kręgosłup, no, krótko mówiąc, nie było dolegliwości większych, bo no, taka miękka jazda, no i dobry fotel. Dobra, Tadeusz, to bardzo dziękujemy za prezentację XM-a. To może się do C5 przesiądziemy? No możemy. Bo, słuchaj, bo ja przyjechałem swoją C5 i teraz jest pytanie bardzo ważne. Czy ona jest nam tutaj potrzebna? Ona nie jest nam potrzebna, natomiast... Jest, myśmy, czy nie jest? Nie, nie okay, jest. Super, myśmy zrobili, przygotowałem, może. No, ale pogoda... Nawet ją umyłem wsiakrę, ale dobrze. Przygotowałem tak, jak Adam Słodowy to kiedyś robił, okay, żeby krótko było, żebyśmy do nocy tu nie siedzieli i żeby wszystko było tak pokazane, żeby można było z tego coś zrozumieć. Dobra. I ewentualnie sobie zrobić samemu. Dobra, mogę teraz... pokazać, bo tu mam wyjęty wózek od takiej C5. O, i mówiliśmy o tylnych wahach, o tylnych... Właśnie, ale to nazwijmy najpierw problem i temat, z którym się dzisiaj zmierzymy. Jak on się nazywa? Problem, którym się należy zmierzyć, to jest siłownik tylnego zawieszenia w C5 pierwszej i drugiej generacji. Co ten siłownik robi? Ten siłownik ma taką wadę, że cieknie i tak zaczyna ciec, że trudno jest to zrobić w prosty sposób. Ja zastosowałem tu pewne takie zmiany konstrukcyjne, które zdają egzamin, bo już parę samochodów jeździ, przestaje cieć, a problem jeszcze polega na tym, że on jest nie do dostania. Prawie biały kruk. Okej, okay, pokaż ten siłownik. Ten siłownik jest tutaj. To jest symetrycznie, z jednej strony jest? Nie, z drugiej strony jest właśnie zdjęcie, które będę... Są w zasadzie cztery rodzaje tego siłownika, żeby było łatwiej, z rurką hydroaktywną, czyli z tą grubszą, z cieńszą i dwie średnice są 37 i 40 mm. Średnica jest mniejszym problemem, natomiast jeśli ktoś nie może dostać na ten dużą średnicę, no to ma problem. I trudno jest w ogóle znaleźć te siłowniki nawet na Allegro. Nowych to w ogóle zapomnijmy. Dobra, a od czego ten siłownik jest tak w ogóle? Co on robi? Ten siłownik jest od zawieszenia i to jest tu jest hydrauliczny cylinder. To jest sterowane elektrycznie? Czy nie, to jest tylko ciśnieniowo. Okay. To jest gruszka, o której żeśmy już mówili, która jest sprężyną i amortyzatorem, a siłownik ustawia ten wahacz tak, żeby on był w odpowiedniej wysokości, o tej wysokości żeśmy mówili. Czyli tu mamy synchronizację tego i tego? Tak, jeszcze połączoną przez hydroaktyw, ale to może tym się nie zajmujmy. Tak. Natomiast on ustala dzięki temu regulatorowi wysokość karoserii i spełnia rolę łączącą między tym elementem, czyli tym amortyzatorem, który jest w kuli i przeponą, czyli tą sprężyną, z resztą zawieszenia, czyli z wahaczem. Czy jasno? No wiesz co, ja spróbuję to wytłumaczyć jak komu głupiemu, czyli sobie. Czyli tak, mamy te dwa siłowniki i to dzięki nim, czy to dzięki nim, jak wrzucimy do samochodu, do bagażnika coś ciężkiego, on nam się podnosi? Tak jest, bo okay, on ustala czyli wysokość. Ten czujnik wysokości mówi, zauważy, że siadła tyłek, podłączony do stabilizatora. I w tym momencie komputer wysyła sygnał i ten komputer wysyła sygnał i pompka pompuje... Dodatkowo ciśnienie. Okay. Tu jest tak zrobione, że każde koło jest oddzielnie z pompki sterowane, w związku z tym komputer zbiera stąd informacje i tak uzupełnia, żeby to równo stało. Dobrze, bo takie systemy, one się zdarzają, czyli to jeżeli chodzi o samopoziomowanie tyłu, w Mercedesie się to nazywa Niwo, w BMW chyba też się nazywa podobnie i to jest najczęściej na pneumatyce oparte i kompresorku. Gruszka. No i w tym Roysie, co tam stoi, też tak jest. Ale jak jest pneumatyka czy coś takiego?
Pneumatyka, okay. Głównie pneumatyka, no ale pneumatyka musi być jakoś odebrana do reszty, prawda? Okay. Czyli musi być hydrauliczny cylinder, który to musi przekazać. Chyba że są takie mieszki jak w tych nowszych, chociażby w C4, które są tylko pneumatyczne. Tak. A czy, w Land Roverze. I jedną ciekawostkę jeszcze, to sobie może Państwu powiem. Otóż ostatnio mieliśmy dwa koreańskie samochody, w których z tyłu było samopoziomujące zawieszenie, totalnie mechaniczne. To chyba firma Zachs opracowała amortyzator, który jak siądzie, to było wrzucisz na przykład 200 kg do bagażnika, przejedziesz kilometr dwa i on się sam ustawi do tej wysokości, którą miał wcześniej przed załadunkiem. Takie cuda. Ja myślę, że w tej, nie wiem, czy ona już jest, czy to jest dopiero zapowiedź, ta nowa C5 Citroen C5 tak, też... i tam też coś takiego ma być, tylko nie wiem jak to, nigdzie nie znalazłem informacji jak to ma działać. Natomiast, żeby było, jak to sprawnie działa, jakie to jest dobre, to ten układ był oczywiście w C6, to w Citroenie, ale w niektórych karetkach... To właśnie opowiadał ostatnio tak. Pan Waldemar, tak. Że Opla jakiegoś żeście dostali tak, karetkę. I w której było dokładnie przeniesione to od Citroena C5. Aha. No i to podobno w wielu karetkach tak jest. No rewelacyjne uważam rozwiązanie, no bo karetka naprawdę czasami jest bardzo obciążona, musi dosyć szybko jechać, prawda? Teraz tak, wróćmy do tego tematu. Czyli mamy sobie coś takiego, jeżeli to jest popsute i cieknie, no to po pierwsze chodźmy, dobra. Na stole mam to przygotowane. Ale teraz tak, jak to jest popsute, to się samochód nie podnosi, cieknie, czy się podnosi jak słabo. Cieknie, to w końcu wycieknie okay. I nie ma płynu. A co to cieknie? Płyn ten LDS, który jest odpowiedzialny za cały układ zawieszenia, no i też od wspomagania, prawda? Czyli no najpierw zaczyna być tak, okay. Że wspomagania nie ma, bo za mało płynu jest. Okej, okay. Dobra, to pokaż. To chodźmy teraz tam. I tak, i nie można tego kupić, nie można tego dostać, i tylko ty to potrafisz naprawić. Nie, są już może inni, którzy mogą naprawić, ale problem głównie polega na tym, że to jeszcze się, chodźmy może do tego egzemplarza. To jest ten cały właśnie element, o którym żeśmy mówili. Tu jest ta kula, o której żeśmy mówili, tak, prawda? Już mamy omówioną. Ona też jest czasami przyczyną to, że zaczyna to ciec, bo jak w niej jest mało gazu albo w ogóle nie ma, no to stuka i w związku z tym, znaczy ten cylinder jest bardziej obciążony. Tu jest ten cały cylinder. O! I teraz tak. Elementami, które powodują to, że cieknie, to głównie jest to, że tutaj te uszczelki, zaraz do tego dojdziemy, są uszkodzone albo sam cylinder, sam tłok. Drugą rzeczą jest tu. Tak potrafi skorodować, że tu wypada kawałek tego aluminium, który jest dosyć słabej jakości. Może też jakby to było od nowości zabezpieczone w jakiś sposób. To jest odlew aluminiowy czy stalowy? Tak, aluminiowy. A, aluminiowy faktycznie. Aluminiowy i to tu się wykrusza, zaraz pokażę. Na... aluminium się tlenia. No tak, więc może jak ono by było jakoś zabezpieczone, no bo są sposoby na to, żeby aluminium zabezpieczyć, no to by tutaj nie ciekło, więc tu jest jeden element, który może ciec. Drugim elementem jest tutaj ta nieszczelność. I tak, jeśli też tutaj cieknie, to zaczyna tu gdzieś przeciekać. No i przyczyną, która jeszcze uszkadza ten cały zespół, to w tym akordeonie, czyli w tej gumowej osłonie może się zrobić dziura. Dostaje się wtedy piasek z wodą i robi się tak. I to już jest nie do zrobienia, bo tak, znaczy jest do zrobienia. Oczywiście. No i tutaj widać, że tu po prostu ta uszczelka wyrzuca, a tu jest tu dosyć duże ciśnienie. No i zaczyna ciec i tak się... Jakie tu jest ciśnienie? No tu jest ciśnienie takie jak w układzie, w zależności od tego, od obciążenia, prawda? Teraz tak, to co możemy zrobić z tym? Jeśli tłoczysko jest w takim stanie, no to tak jak powiedziałeś, chrom techniczny. Czyli musimy to zabrać do kogoś, kto nam to wyszlifuje? Zeszlifuje, położy chromu techniczny, zrobi tak jak należy. Drugim elementem... A robisz to czasem? Zlecasz to? Wiesz co, ponieważ my mamy trochę dawców i żeby było śmieszniej, to taki cylinder... Można kupić w każdym sklepie z cylindrami. Tak.
jest powiedziane, że on ma około 500 tolerancji. Okay. I jak to weźmiesz ten, no bo to jest H7 i więcej, czyli to 500, no to tyle mniej więcej łapie. Ale sprawdza się taki cylinder, który jest wyjęty i nie widać, żeby był za bardzo zniszczony, tak jak ten, który pokazywałem. Jasne. Tylko tak jak te właśnie, że są może mniej, ale o jakieś, no to już się nadaje do, na pewno do chromowania. Mhm. Bo też jest, ale rozumiem, że dawcy jeszcze są. Są. Okay. Najlepiej jak komuś nie pęknie ta osłona, zorientuje się, że trochę cieknie i w odpowiednim momencie to zrobi. W związku z tym sprawdzamy, jaka jest tolerancja zużycia, bo może być jakieś zużycie, ale tu zobaczymy 500 w środku, 500 na dole, 500. W ogóle nie ma zużycia. Okay. Bo to jest bardzo dobry materiał. W czym to pracuje? Teraz już pokazuję dalej. Teraz tak, to co normalnie jest, to jest... Ale przekrój to, ja pierdzielę, tak, też żeś to dla nas przygotował? Sam, tak, super, dla ciebie. Dziękuję. Jedna jest uszczelka taka... Typu O-ring. Tak, ale to, to jest w ogóle C-Bearing, nie, to jest O-ring. To nic nie daje, bo to tak sobie lata prawie, że to jakby mucha tu chciała wpaść, to może by nie wpadła. To jest błąd moim zdaniem, ale to jest moje zdanie. Powinien jakiś C-Bearing dać, tu jest drugie uszczelnienie, które jest naprawdę świetnym uszczelnieniem, bo jest teflonowa tulejka, taki pierścionek teflonowy, który jest dociskany tym gumowym. I teraz to sobie bardzo ładnie wszystko chodzi. Lepszym oczywiście rozwiązaniem, tu też mam przygotowane, to jest zamiast tego ringu, jakby była tak jak w pierwszych wersjach, tak zwany filc, ale może filc poszedł wszystkie na te walonki do Rosji i nie ma. To jest genialne uszczelnienie, bo wydaje by się, że to nic nie działa, ale natomiast to, jak zaczyna ten filtr, jak zaczyna nasiąkać płynem, to zaczyna dodatkowo uszczelniać. Wiesz co, to tak samo w tym, w hydraulice takiej zwykłej, ostatnio hydrofor wymieniałem i zresztą całą hydraulikę przecież w domu razem z tatą robiłem, całusieńką, no i okazuje się, że nie ma nic lepszego niż sznurek konopny, czyli pakułek. Ten bardzo dobry teflonowy sznurek to... No tak, też. Ale jeśli gwinty są kiepskie... Ale, albo jak masz duże gwinty, no jak masz tam, wiesz, duże gwinty, calówkę kiepskie, czy coś takiego. Są takie wypolerowane i rzeczywiście... Tak, tak, no to tam do małych te mosiężne, to tam spoko. Tak, teflonem, ale to takich to nie ma. No. Cały czas sznurek jest niezastąpiony. No dobra, czyli to jest twój patent? Nie, to jest patent, to jest Citroen, tak robił w DS-ie, w którymś jeszcze, już nie pamiętam, czy w BX-ie, czy w... Tak, działało, tu rozkręcany był założony ten uszczelniacz i prawie, że w ogóle nie ciekło. To oczywiście było identyczne. To, co myśmy zrobili, to... możemy to w ogóle, jeśli mamy jeszcze chwilę czasu. Tu jest taki cylinder, w którym to jest oryginalnie, tak jak było. Wyjęty jest tylko, tłoczysko. Na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli to się wyjmuje, żeby tej aluminiowej części nie porysować. Bo każda tutaj ryska, a nie jest to łatwo wyjąć, więc należy tak to wyjmować, żeby łapać za gumę. Mhm. Bo guma jest wiadomo już do wyrzucenia, bo będzie nowa. Osadzić nową łatwo. Też nie, ale, ale chodzi o to, żeby tak wyjąć, że lepiej zadziabać to, jasne, niż aluminium. Które swoją drogą jest miękkie, nie? Jest miękkie i taka ryska potem może powodować, jeszcze jak się coś na aluminium, wiesz, jak coś się dostanie, to tłoczysko porysuje. Teraz tak, patent polega na tym, że wkładamy tą uszczelkę. Dobrze. Gdzieś tu nagranie zgubiłem, no dobra, to się chyba ten... No. Wkładamy nową uszczelkę. To się daje jeszcze dostać, oryginalne Citroena. I ta uszczelka składa się właśnie tak, jak żeśmy wyjęli, z dwóch tych uszczelek. Jest ta gumowa, którą należy lekko posmarować tym płynem, tym LDS-em, żeby ona tam sobie miękko weszła. Prawda? Leciutko ją sobie smarujemy i wkładamy.
Jak ktoś podgląda, to ciężej wchodzi. W każdym razie to wkładamy tu. Natomiast na to trzeba bardzo uważać, bo to jest teflon oryginalny, a ta uszczelka jest zrobiona z teflonu z dwusiarczkiem molibdenu, tam z jakimiś dodatkami. Ona ma lepsze własności smarne. Natomiast do uszczelnień jest lepszy biały teflon. I to, co ja zrobiłem, to zamiast tutaj tego o-ringu, który nic nie daje, w ten rowek dopasowałem i mam taką firmę i tę firmę należy polecać, to na Łopuszańskiej 36 jest taka firma GG Trading. Ci panowie są po prostu mistrzami świata, są profesorowie w tej dziedzinie i robią takie uszczelki i długo żeśmy razem tam przymierzali, robili różne wersje i w końcu się udało uzyskać taki sam zestaw, praktycznie jak ten, tylko na białym teflonie, bo na tym ciemnym jakoś było za ciężko to chodziło. I oczywiście średnicy, bo tu jest inna średnica rowka, w średnicy rowka takiego jak należy. Aha, czyli to dajesz jedną taką z teflonem zamiast tej badziewnej, czyli tak, zamiast tego i w ten sposób, o-ringu. Bo jeszcze jedna rzecz jest, że tu między tymi dwoma uszczelnieniami jest taka rynienka, czyli taki kanalik, w którym jest otwór i którym jest, jak się gumę zobaczy, to tu jest, że tak powiem, powrót. Okej. W związku z tym, jeśli... Też pod ciśnieniem. Tak, jeśli ten nie trzyma, a czasami bywało tak, że wszystko było ok, wymieniło się i coś tam puszczało lekko. Ale żeby się zabezpieczyć dodatkowo, to jeszcze to właśnie jak to będzie, to jest uszczelnione, to wtedy ten nadmiar nie ciśnie już wtedy na ten drugi kanalik i powraca do zbiornika. Okay. Tak zresztą w większości tych elementów w Citroenie jest, że są tak zwane powroty, taka rynna, prawda, żeby nic nie kapało, nic nie ciekło. To jest tylko, żeby powietrze nie... Okay. Nie ten element można kupić nowy, czy to ten element można kupić, bo ten element jest robiony przez wiele firm, różnej jakości, ale zawsze lepszy jest ten niż ten stary, niż ten, który może w każdej chwili pęknąć. No to, co jeszcze polecam, to nie zakładać tej opaski, ona czasami słabiej trzyma, bo o co chodzi? Jak to wszystko, tak? Jak to wszystko montujesz, to nie można tego złożyć i zamontować, tylko to niestety w częściach trzeba montować. Czyli najpierw to zakładasz z tymi śrubkami, na które też trzeba uważać, że przy odkręcaniu, żeby sobie nie zrobić kuku i żeby nie zniszczyć tego torksa, czyli dobrze to obsikać jakimś odrzewiaczem, poczekać lepiej chwilę, niż to sobie po prostu zniszczyć tą śrubkę, bo potem jest trudny dostęp. I to wkłada się najpierw, przykręca i dopiero zakłada się tą część. Okay. W związku z tym ta spinka jest może bardzo fajna, jak to jest wszystko nowe, no i jak wiadomo, że ten układ jest szczelny. Jak jest szczelny, no to ta osłonka też tylko tak ma trzymać. Natomiast jak się zastosuje taką osłonkę, 65 mm średnica, podpowiadam, żeby nie szukać, i nią się jak skręci, to wiadomo, że tu już nie będzie leciało. Tutaj jest też dosyć dobre uszczelnienie i nawet jak troszeczkę sobie tam wyleci, no to nie będzie kapać i nie będzie straszyć, dobra, prawda? To teraz tak, dwa pytania, Tadeusz. Tak? Czyli załóżmy, ja się zresztą z tym spotykam, ale nie wiem, czy ostatnio mój brat mi nie narzekał na to, że ucieknie z tych i że nie może tego kupić. Powiedziałem mu wtedy, poczekaj, będzie odcinek. I teraz tak, rozumiem, że można to sobie spróbować kupić samemu. I czy średnio ogarnięta osoba, która jest w stanie, powiedzmy, wymienić rozrząd w własnym aucie, poradzi sobie z tak, tym? Poradzi. Tak. Podstawowe narzędzia, trochę zapału, czystość. Czystość. Teraz tak, tu, jeśli chodzi o to, to co ja zrobiłem, podejdźmy tu może, to co ja zrobiłem, to już nie będę demonstrował. Ładna. Tak, nie będę. Jaka elegancka. Nie będę ci demonstrował. Nie będę ci demonstrował, bo to dosyć długo trwa, bo co? Zakłada się, krótko mówiąc, ten cylinder.
W uchwycie trzeba przełożyć szczęki, żeby złapać na zewnątrz. Jest o tyle korzystnie, że to jest średnica mniej więcej no, z jednego czekaj, zamontowania. Czekaj, zbierasz milimetr czy półtora. Poczekaj, już ci mówię. No już ci mówię. I teraz od czoła, aha, tu już jest to zrobione. Zobacz, jak wygląda, jak nówka. O. I robisz to. 2,30. Skracasz trochę gwint. Wchodzę tak w głąb, okay, i tu skracam. Tak. Robię jeszcze faskę, żeby ładniej takie było. Proste. Jeszcze zabezpieczam. 2,30 musi tu być, żeby uszczelka wchodziła. Zresztą można pomierzyć sobie, a jak ktoś już nie może zmierzyć, bo ma taki fajans jak tamto, no to to jest mniej więcej 2,30, 2 mm 30 setek. Tutaj jest tego rowka. Prawda? To każdy tokarz, który troszeczkę ma pojęcia, to zrobi. I jeszcze jedna rzecz. Na szczęście prawie każdy ma w dzisiejszych czasach tokarza dobrego w rodzinie. Tak, dużo jest tokarzy. Teraz tak, druga rzecz, to ten siłownik, ten cylinder, tłok, przepraszam. Ten tłok możemy też doprowadzić do idealnego stanu. Wystarczy wziąć. Tak, słuchaj. I to o co chodzi? Wszystkie te uszczelnienia nie znoszą rysek, jak wiesz. Czy Z-Mering, czy jeśli są ryski, to nie będzie trzymało nigdy. Może być średnica troszeczkę inna, może być troszeczkę tam więcej luzu, ale żeby było gładkie. Jasne. Tą gładkość uzyskujemy, robiąc najpierw tak, że włączamy, papierkiem sobie oblatujemy. No to troszkę trzeba porobić, ale myślę, że też tego nikt nie zrobi. No, pójść do jakiegoś tokarza, żeby no, po prostu popracował nad tym. No bo to jest, przyznam się, że to chromowanie po pierwsze jest bardzo drogie, po drugie trudno jest znaleźć takich, którzy to szybko zrobią, więc jeśli daje się to jeszcze uzyskać, ten cylinder, ten tłok, to nie ma problemu. 500, a potem 1000, krótko mówiąc 1000, potem 1500, 2000, 2,5 na wodę, czy już nie? Nie, to już 1000, 1500, jak będzie, potem jeszcze pastą przepolerować, to wystarczy. Okay. No i jak spojrzeć, to już to lepiej wygląda, prawda? Ile dałeś za tą tokarkę? Bo jej nie było tu ostatnio, a ładna jest, kurde. Ale po cichu powiem. Dobra. Nie mogę mówić głośno. Bardzo fajna, bardzo dobra firma. Jest? Bardzo precyzyjna, to bardzo dobra firma, bo to jest firma, która robi w Austrii. Jak wiesz, w Austrii było bardzo dużo fabryk tokarek. I ona stamtąd pochodzi, znaczy pochodzi z Chin pewnie. Ale jest bardzo dobrze zrobiona. Wiesz co, ma jedną zaletę, której ja szukałem, żeby nie było żadnych diabełków elektronicznych. No, okay. Jest mechaniczne, wszystko przełączane prędkości i nie ma tego, że nagle tam się coś zepsuło i nikt tego nie umie naprawić. No, koła tutaj zębate. Ci pasek może co najwyżej pękać. Tak, pasek albo no, jak włożę suwmiarkę między dwa zęby, no to wyrwie, nie? Ale tak to się nic tu nie dzieje takiego, wiesz, no wszystko jest mechaniczne i tyle. No. Tym to jest trochę zabawy, bo to no, trzeba je ustawić mniej więcej na czujnik zegarowy. Już tego nie będę pokazywał, bo to trochę. A, bo trzeba złapać idealnie. No, trzeba złapać tam, no, tak, żeby nie biło, prawda? Ale do garnięcia. Słuchaj, to na puentę. I teraz tak, no. Teraz tak jak już mówiłem, składamy. Tu jeszcze jeden element jest dosyć ważny. To jest takie końcówka tego całego układu, która też jest dosyć ważna, bo tu czasami jak się dostanie tej piachu, no to przestaje chodzić jak należy. A druga jeszcze rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę, jak się będzie to robiło, to też jest do dostania, to żeby nie oszczędzać, chyba że się bardzo to dobrze oczyści, to jest taka spinka, która jest tu na końcu. I ta spinka jest ze stali, dosyć twardej, prawda? I jeśli komuś to się tutaj stanie tak, jak tu się stało, że zostało, to jest kicha. Bo to praktycznie ani wywiercić, znaczy daje się wywiercić i robiliśmy wybić tak, wybić nie ma jak, więc bardzo często pęka ta obudowa albo to odpęka.
pęknie i wtedy wyjdzie jakoś, jasne, prawda, tak jak tu widać. Więc to jest dosyć ważny element. Należy taką spinkę sobie, i one są na Allegro, no wszystko jest na Allegro, więc... Oprócz całych gotowych śmiewników. Oprócz całych gotowych. Tam się zdarzają, ale bardzo rzadko. Tu dobrze to nasmarować i jeszcze jedna rzecz, tu, w to miejsce, też należy nie żałować smaru i włożyć. Tak samo tu, bo tutaj jest jeszcze taka na końcu plastikowa wkładka, która tam to sobie, żeby to nie stukało, nie pukało, żeby się tam nie działy różne rzeczy. Oczywiście przy składaniu wszystko posmarować tym LDS-em. No i do panów się uśmiechnąć, którzy tam GG Trading robią takie uszczelki. Jak się tam oczywiście tak robią, oni to naprawdę robią precyzyjnie, dorabiają wszystkie te uszczelki bardzo dobrze, nie ma, mówię, Tadeusz, pomagają mi bardzo przy tym działaniu. Ostatnie pytanie, tak jak ktoś nie ma takiej tokarki, to trochę mnie to dziwi, jak można nie mieć tokarki. Co za ludzie. Piwnicy, no chociaż. No tak, jak ktoś nie ma tego wszystkiego, jeszcze nie ma podstawowych narzędzi i przyjedzie do ciebie z takimi dwoma ciachnącymi siłownikami, to ile kasy zostawia mniej więcej taki raz okno? Wszystko zależy od tego. Dobra, minimum, co, maksimum? Nie, maksimum to jest około 700. Okej, okay. A to nie jest jeszcze to tak nie jest, nie? Znaczy wiesz, to nie jest okej. W przypadku samochodu za 5 koła, no to jest boli. Ja mogę powiedzieć, że mnie to spotkało w Niemczech, że mi ten siłownik właśnie tu zrobił kuku. Aha. Zaczęło ciec, zacząłem to szlifować, uszczelkę przecięłem na pół, nic nie dawało, żadne takie doraźne metody nie skutkowały, ciekło jak wściekłe, cały LDS, który miałem, wylałem, potem olejem silnikowym uzupełniałem i znalazłem w Niemczech serwis Citroena, który to sprowadził na następny dzień i to kosztowało 105 euro. Okay. Więc nawet po dzisiejszym kursie, który jest wyższy, no to jest raptem 500 zł. Jest to niedopatrzenie moim zdaniem Citroena, że tak to zrobili, ale dla pocieszenia w tej siódemce, czyli w ostatniej wersji, jest tak zrobione, że w ogóle nic nie można zrobić i kosztuje to bardzo dużo pieniędzy. Jeszcze się nie da. Zrobimy. Zrobicie. Tadeusz, bardzo ci uprzejmie dziękuję. Co rozbieramy następnym razem? Albo naprawiamy? No właśnie, a co byś chciał? No coś pokombinujemy. Ja myślę, to właśnie, tylko co może od... Może korektorów wysokości żeśmy nie analizowali, tylko to do XM-a i do tych starszych wersji. Natomiast tu możemy podpowiedzieć, co zrobić w C5, żeby to wszystko lepiej działało. To tam w następnym odcinku. W następnym odcinku. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Cześć. Dziękuję.